Witam serdecznie w nowym roku. A skoro nowy rok, to nowy sezon oraz nowe zasady, dlatego teraz kilka słów o nich. Po pierwsze, postaram się raz na miesiąc zrobić odcinek, w którym, to właściwie na życzenie, bo sami zasugerowaliście, opowiem kilka słów o nowinkach technicznych. Może nie, nie tyle nowinkach, co o technologiach wykorzystywanych. Na przykład. Powiedzmy, że w jednym miesiącu powiem o tym, jak działa technologia blue screen tudzież green screen, w innym powiem, jak działa technologia motion capture itd., itd., żeby nie, nie przedłużać. Będziecie widzieli o co chodzi w miarę, że to tak powiem, trwania tego cyklu. Będę Wam mówił, co gdzie, jak, o co chodzi. Po drugie, również raz na miesiąc postaram się przybliżyć Wam sylwetkę osób, które stoją za wielkimi hitami, które tworzyły ich Rekina, a Wy w ogóle ich nie znacie. Krótko, jak, co, gdzie? Na przykład Jackie Birch. Mówicie nazwisko? Nie. A w latach 80. Y, to była postać, bez której nie było filmu. Komando i tak dalej, wszystko jego, je, jego zasługa, także y, o takich ludziach też będzie mowa. Kolejna sprawa. 10 najfilmów. Jakich naj? Najlepszych, najgorszych, yy, moich najbardziej ukochanych, takie najbardziej, które ja po prostu uwielbiam, a ludzie nie znają. Mam tutaj listę w ogóle, jest przygotowane. Będzie o 10 bohaterach, oczywiście polskich, 10 złoczyńców polskiego kina, 10 filmów, które uwielbiam, a ludzie ich nie znają, oraz 10 filmów, które wszyscy kochają, a ja ich yy, nie trawię. I takie inne będzie naj, naj, naj. 10 najfajniejszych yy, westernów, horrorów, yy, komedii, pornosów. Nie, pornosów nie będzie, dodajemy 10 animacji i tak dalej, i tak dalej, ale to też postaram się raz na miesiąc zrobić. Kolejną nowością, którą zasugerowaliście, to żeby były nagrania z kina. czyli moje oczekiwania, jestem w kinie i załóżmy oglądnąć nowych Avengersów. Moje oczekiwania, co chcę, jak potem bezpośrednio na gorąco po kinie. Spróbuję to zrobić. Nie wiem, jak to wyjdzie. Zobaczymy raz drugi, jak się uda, będziemy wiedzieć mniej więcej, co jest grane, ale spróbujemy to. Kolejna sprawa, chcieliście, żeby re recenzować seriale. Fajnie, tylko nie bardzo w sumie wiem, może Wy mi powiecie, jak do tego się zabrać. Bo nie wydaje mi się, że jest sens recenzowania każdego odcinka z osobna. Że w sezonie 8 gra o Tron, w odcinku dzisiejszym stało się to, to, to i to. Nie, jakoś nie, 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 nie czuję tego. Może bardziej na zasadzie po skończeniu sezonie dopiero wtedy, ale to już bym, może teraz dopiero. Nie wiem, na tym się zastanawiam w głowie. Jak będę miał jakieś pomysły, to dam Wam znać, co i jak. Oceny pozostają bez zmian czyli 10, najlepsza ocena, y, mega po prostu film, super, arcydzieło, czyli na przykład dla mnie to byłoby Skazanie na Shawshank y, albo Zielona Mila. Jedynka, no, koszmarne, w ogóle filmy, których nie powinien nikt oglądać, czyli tutaj mo może być y, Mega Pyton kontra Wielkie Macki, czy co tam jeszcze mogłoby być, y, Pająki kontratakują i zjedzą Ci penisa. Coś takiego, takich filmów jest mnóstwo, także oceny pozostają bez zmian. I ostatnia nowość to będą flagi. Jak wspomniałem w podsumowaniu rocznym, w zeszłym roku po, y, oglądaliście mnie w 139 krajach, więc postaram się wybrać y, najciekawsze, najbardziej egzotyczne kraje. I w każdym y, odcinku na, na dzień dobry pojawi się flaga i powiem y, a teraz dziękuję y, osobie z, z Aruby na przykład. I tak dalej, i tak dalej. No i zobaczymy też, jak to wyjdzie. Jeżeli chodzi o zmiany, to tyle. Nie było ich wiele, nie ma nie ma rewolucji, bo też jakoś nie, nie, nie czuję, że jest taka potrzeba. Nazwa zostaje ta sama, czołówka ta sama. Póki co. I co? Dobra, nie przedłużam i zaczynam, bo recenzji już kilka jest nagranych, a czas nagli, bo Oscary niedługo i trzeba kilka rzeczy oglądać. Na razie.